Peggy 18. Karolino, jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Alvin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! Co to było? Ani chybi magia. To bestia! Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayred, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co cię tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś pytać? Witam wszystkich w kolejnej części serii Wiedźmin. Jak widzieliście wcześniej, to był wstępik do rozdziału pierwszego. Zaatakowały nas dzikie jakieś zielone psy, które pokonaliśmy. I pojawiła się bestia. No i zaczynamy rozmowę z Shani generalnie. Chciałbyś mnie o coś zapytać.
Co robisz w tej wiosce? Jestem w drodze do Wyzimy. Będę walczyć z zarazą Katrion w szpitalu Lebiody. Kiedy wyruszasz w dalszą drogę? Jak skończę pomagać ofiarom sfory, nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. Co się stanie teraz? Co się teraz stanie z Alwinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować. Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć. To rezolutny dzieciak, na pewno ktoś się znajdzie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Tak właściwie to skąd mnie znasz? To ja, Shani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivii. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc. Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Myńskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bredził coś o wykupnym, pewnie chodził o jakiś haracz, chciał iść do Wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Shani. Być może zabawię tutaj dłużej niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Zamień kogoś, kto zdążyłem polubić. Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić. I okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Bywaj. Bywaj. Oczywiście pędzlujemy wszystkie szczątki. Razem od razu mówię, że podczas grania na przykład będę pomijał coś takiego jak wyświetlane samouczki, takie jak ten. Może, że mówię, jak będziecie grali, no to sami będziecie mogli je sobie poczytać. No to jest generalnie strata czasu podczas grania. Rozpadało się nie na żarty. Tablica ogłoszeń. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. Nieco ogłoszeń można przyjąć wszystkie. Ale śleje. Zlecenia. Paskudna pogoda. Psy oczywiście pojawiają się najczęściej w nocy. Na terenach w zimie. Paskudny deszcz. A my idziemy do środka. Rozpadało się nie na żarty. Porozmawiać z niektórymi osobami. Trzy uncje Optima Mater, kropla roztworu rtęciowego. Oj, przepraszam, zamyśliłem się. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Geralt. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców, także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć.
No dobrze, już dobrze. Przepraszam. Nie wyglądasz na tutejszego. Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Wiedźminie, Oxenfurt to wspaniałe miasto, kolebka nauki. Nie wątpię. Doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat... konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak wielka rzeka, pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem, o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Nauka jest jak rzeka. Nieskończona, niepowstrzymana. Przepraszam, zamyśliłem się. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do Wyzimy. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił glejt. Cóż, życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić, muszą! Wszystkim proponujesz badania i sekcje? Wszystkim proponujesz badania i sekcje? Nie, ale ty jesteś przecież mutantem, wytworem nauki, czymś nienaturalnym. Faktycznie, to wszystko wyjaśnia. Nie obrażaj się, jestem po prostu ciekaw. Nie potrzebujesz pomocy? Nie potrzebujesz pomocy Wiedźmina? Przeczytaj ogłoszenie. Przybiłem je na tablicy przed karczmą. Chciałem zapytać o alchemię. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. Ha, typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie kpić. W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust nauce. Ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? Skąd bierzesz bazy do eliksirów? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną oraz miedzianą chłodnicę. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego. Praca w terenie. Rozumiem. Jestem pewien, że Olaf ma jakąś przyzwoitą wódkę lub spirytus, które nadadzą się na bazę alchemiczną. Skąd brać składniki? Jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty, będziesz potrzebował książek. Znajdziesz w nich ryciny i opisy składników zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Alternatywą są kupcy, ale to zdziercy. Jeśli chodzi o tkanki i organella potworów, ja wynajmuję wiedźmina lub myśliwego. Interesują mnie receptury. Gotepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Zmieńmy temat. Ależ dopiero zaczęliśmy. Bywaj. To
coś, co nieco się dowiedzieliśmy w alchemii. Nikt nie chce się zmierzyć. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z za bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne. Coś podać? Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymasz mi przez chwilę towarzystwa? Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa? No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna. Nie umorzaj się, tylko ślepy i głuchy nie zauważyłby tak sympatycznej dziewczyny. Nie oburzaj się, tylko ślepy i głuchy nie zagadnąłby tak sympatycznej dziewczyny. Komplementy to umiecie prawić, panie. Coś podać? Bywaj. Bywaj. Do zobaczenia. To trzeba zarobić trochę kasy. Pięść jeszcze. Dobrze, chyba ten. To co, powalczymy? Ile masz kasy? Walczymy. Za 10 orenów. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, jak mówią. Zobaczymy. Znowu przegra. Pięść mnie świeżbią. Żadnego wychodu. Komu by tu przypieprzyć? Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Za 20 orenów. Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Żadny budes nie idzie. Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. No to drugiego już pokonaliśmy. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Teraz na 20 orenów. Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Pięść mi świeżo. Bierz się, baba!
Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. Hej! Twoja matka puściła się z krasnoludem! Znowu się trochę... Komu by to przypieprzyć? Żadnego wyzwania. Komu by tu przypieprzyć? Proszę, proszę, Wiedźmin. Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów. No cóż, to jest akurat koleś, którego musimy podpchnąć do zadania pobocznego. W rozdziale pierwszym, następnie będą dopiero w następnych rozdziałach. Więc wchodzimy w to. Jest sukin synu! Żadnego wyzwania. Wygrałeś. Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Ja wybieram kasę z tego względu, że będzie potrzebne na książki, których będą opisy roślin. Biorę kasę. Co się przyda. 100 orenów jest twoje. Pięść. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Bywaj. Już mamy wszystkie rozmowy. Pytanie, jak to ma robić? To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak. Pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Nie. Moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. No to czas pogadać z kruszmarzem. Czego tu chcę? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba? Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Jestem Wiedźminem. Co tfu, na wieczny ogień. Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może Wielebny będzie miał jakie zlecenie. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, Adam z Wielebnym. A czego tu chcę? Czemu tu tak ponuro? A co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za 5 orenów? Za 5 orenów to i króla Foltysta znam. No cóż, inaczej się niby nic nie dowiemy. Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Ludzisków siła pomarło. Długo umierali i w mękach. Przez 3 miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby nie Wielebny, to byśmy wszyscy powariowali. Nie dziwujta się tedy, że na obcych krzywo patrzę. Wy nie wiecie, jak to jest. Jak rodzina i wszystko wokoło na zarazę umiera, jaka rozpacz człowieka ogarnia. Wielebny nas ocalił. Dzień cały ni strawy, ni wody nie tknąwszy, do wiecznego ognia się modlił i otrzymał odpowiedź.
pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli i wiarę umocnili. Najsampierw dom swój z grzechu i plugastwa oczyścić. Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie plugastwo ziemię gryzło lub daleko było. Później wielebny zebrał wszystkich i tak do nas przemówił. Dobrzeście uczynili, domostwo swe z grzechu oczyszczając. Wiem, że niełatwo wam było, wiem, że to krewnie. Ale wieczny ogień zarazę nam zesłał jako karę za grzechy. Wyście czyści, wy żyć będziecie. I my uwierzyli. Potem na dwór wyszli. Mróz był niemiłosierny, a myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutną odprawiali przy pięciu kapliczkach modły czyniąc. Wierzcie mi, następnego dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I zachorowań już mniej, tylko parę rodzin pomarło. Dzięki za pouczającą historię. Bywaj. A czego tu chcę? Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Wtedy przyjdź ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? Chcę odpocząć, masz wolny pokój? Masz wolny pokój? Ta. Jak dla ciebie, 5 orenów. Co do talentu, no to nie będę na razie rozkładał ich. Szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo, jak je rozpocząć. Ale na pewno pójdę w inteligencji. Żeby móc zbierać. Znajomość potworów. Zręczności i wytrzymałości też bym powierzchni na tym. Wy oczywiście możecie inaczej postąpić, inaczej rozłożyć punkty. Mi jak na razie wydaje się, że to jest najskuteczniejsze rozłożenie. Zalej nocą to czas wyjść. Wygląda na to, że panna Wesna ma problem. Spróbowałbyś niedelikatnie. Patrzcie, jaka harda. Myślę, że jej pomogę. Nie mogę się doczekać.
pożałujesz tego. To ty? Wiedźminie! Pomocy! Nie wtrącaj się, białowłosy! Żadnych potworów tutaj nie ma! Nie masz jaj, żeby walczyć z Wiedźminem, co łysy? Zamknij pysk, dziewko! Zaraz się przekonasz, jakie jajca ma prawdziwy mężczyzna! Co chwilę możesz nie mieć jajec. Za chwilę możesz nie mieć jajec. Niech wolę się, jucha! Zobaczymy, jacyś się mocni. Zabić! Zabić! Uciekł. Tego się nie spodziewałem. Ale pozbierajmy sobie wszystko ze szczątek. Nie pogadajmy z panią Wes. Pomożesz mi jeszcze trochę? Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu. Oczywiście. Oczywiście. Oczywiście otwieraj zwłoki wszystkie, zbieraj tam te rośliny. I od razu pójdę do wielkiego czego. Witajcie, Wiedźminie, łowczym tu jestem. Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście Wiedźmin. Nie? No dobrze, nie chcecie wiedzieć, wasza wola. W czym rzecz? Szukam roboty dla Wiedźmina. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się, ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Ech, wy Wiedźmini, nic bezinteresownie. Powiem tak. Zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Chłopi mówili coś więcej o potworze z nadjeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Jak wyglądał ten stwór? Jak wyglądał ten stwór z krypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czort wie. Pójdź i sam sprawdź. Powiedzcie mi, panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Powiedzcie mi, panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca? Zależy, kto zleca, ale tak średnio to koło 80 orenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin.
Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmieńcem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? Nic, nic. Bywaj. No to idziemy dalej z tą panienką. Te demoniczne psy! Nie bój się, już ich nie ma. Wzięły się na nas, jakby coś nimi kierowało. Lepiej chodźmy, jesteśmy już blisko. Może powinienem się pośpieszyć. Ja skurczę ziele się przyda do eliksirów. To też od razu pozbieram. No i dotarliśmy. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem.
Mieszkam z babcią. Nie chcę gorszyć staruszki. Czemu nasze spotkanie miałoby ją gorszyć? Zgorszy ją cokolwiek. Chyba, że będziemy się umawiać jedynie na wspólne modlitwy. Ale poczekaj. Znam jedno takie miejsce. Stary młyn. Jest tam cicho, spokojnie. Jakbyś czytał w moich myślach. Ale podobno tam straszy. Nie chciałabym, żeby przeszkodził nam duch młynarza. To nawet lepiej, że tam straszy. Nikt nie będzie się kręcił. A o duchy się nie martw. Żaden nie odważy się przeszkodzić Wiedźminowi. No to do zobaczenia jutro po zachodzie słońca. Rozsypiemy trochę mąki. Przynieś z sobą winko. Ja zrobię coś dobrego do jedzenia. Myślę, że to będzie już wszystko. Zobaczymy się na następnej części, gdzie porozmawiamy z Wielebnym. Także do zobaczenia. Cześć i czołem.